Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Moi drodzy, bardzo jest mi miło, że tak ostro zareagowaliście na wczorajszy materiał w temacie tego lekarza tak zwanego z Ukrainy. Szczególnie mi się podobał jeden komentarz jednego użytkownika z racji tego, że ten lekarz nazywa się Andrii Kaduk, a pani napisała brawo Kaduka. No, w punkt trafiła niesamowicie, gratuluję, naprawdę super komentarz. Ale moi drodzy, żeby nie przedłużać, przechodzimy do dzisiejszych wiadomości. Moi drodzy, w momencie, kiedy rozpoczęła się druga tak naprawdę faza tej specjalnej operacji, kiedy to Polska otworzyła granice dla przybyszów z krainy wideł i siekier, wmawiano nam, że trzeba przyjmować kobiety z dziećmi, bo przecież te kobiety są takie poszkodowane i tak dalej, i tak dalej. Opowiem wam pewną historię. Była sobie pewna pani, Ukrainka, która prowadziła rodzinę zastępczą i przyjechała do Polski w marcu 2022 roku i znalazła się w Poznaniu. No, ta rodzina zastępcza polegała na tym, że ta pani miała pod swoją opieką 10 dzieci. No, wiecie, w tej sytuacji dla niej przyjazd do Polski to było coś. Tym bardziej, że ona pochodzi z Dniepropietrowska. Czyli na 10 dzieci dostawać bonusy, no to wiadomo, nie w kij dmuchał. Ale trafiła do jednej z polskich rodzin i ta rodzina zaczęła obserwować pewne takie symptomy u tych dzieci. Co się okazało? Ta pani Swietłana P. tą rodzinę zastępczą prowadziła od 14 lat na Ukrainie. A w Polsce po kilku miesiącach okazało się, co było tak naprawdę zapleczem tego całego interesu. Otóż ta pani wypożyczała dzieci pedofilom. No i ta polska rodzina złożyła doniesienie, oczywiście i tak dalej. Swietłana P. została w 2022 roku aresztowana. No i oczywiście materiał dowodowy, zeznania świadków, zeznania tych dzieci. Jako taką wstrząsającą rzecz mogę powiedzieć, że biła po głowie je tłuczkiem, dawała im narkotyki, grzyby halucynogenne, wybijała zęby, kazała jeść psie odchody. Tak, moi drodzy, to wszystko ta troskliwe, biedne matki z Ukrainy. I oczywiście ja wiem, że zaraz ktoś powie, nie wszyscy są tacy. A co trzeba mieć w głowie, żeby tak się z dziećmi, tak z dziećmi postępować? Ale lecimy dalej. Polscy psychologowie przebadali te dzieci, jak również prokuratura zrobiła szeroki wywiad. Okazało się, że dzieci były gwałcone. Dzieci w wieku od 4 do 16 lat, również ta Swietłana P. dopuszczała się czynów zabronionych na dzieciach. I co się dzieje? No siedzi w areszcie, oczywiście prokuratura daje z siebie wszystko. I co się okazuje? W kwietniu tego roku sąd zwalnia Swietłanę P. z aresztu. Dlaczego? Ano dlatego, że nie będzie matactwa, ma zakaz zbliżania się do dzieci na odległość 200 metrów, ma zakaz wyjazdu z kraju. Naprawdę? Moi drodzy, jeżeli ona takie rzeczy tu robiła w Polsce, to co przez 14 lat się działo na Ukrainie? Ile dzieci tak naprawdę już się nie znajdzie? Dlaczego? Dlatego, że prowadziła ten dom taki zastępczy z dzieci, dla dzieci z rodzin tak zwanych patologicznych. Czyli o te dzieci się nikt nie martwił, prawda? Chyba dążycie już za moim tokiem myślenia. Ile tych dzieci po prostu zniknęło, kiedy się okazywały już nieprzydatne? I to, i przychodzi bodnarowska ekipa i zwalnia z aresztu. To nie są zbrodniarze? Oczywiście, że są. Są współwinni przestępstwa? Oczywiście, że są. I to? Ano nic. Moi drodzy, szerzej na ten temat będziecie mogli poczytać na Onecie.
To jest 10 kwiecień 2024. Oczywiście materiał podlinkuję. Ja jestem zszokowany, bo co otwieram różnego rodzaju tego typu kroniki kryminalne i tak dalej. Tak, ja sprawdzam takie rzeczy. To jest tak, Ukrainiec zrobił to, Ukrainiec zrobił tamto, pobił, okradł, zgwałcił, próbował zgwałcić, czyny lubieżne. Policja aresztuje, sędzia wypuszcza. Policja aresztuje, prokurator nie stawia zarzutów. Policja aresztuje, sędzia zwalnia. Policja aresztuje, prokurator umarza. I tak w kółko i wciąż. A co to jest do cholery jasnej? Ile jeszcze się będziemy z nimi tak cackać? Szanowni, tu mam taki materiał, który podesłał mi Maciek Kuczera. Pozdrawiamy. Maciek Kuczera mieszka w Niemczech, więc na pewne rzeczy patrzy inaczej. Natomiast, jak to się mówi, też zwraca uwagę, o czym piszą polskie media, jeżeli chodzi o niemiecki przemysł. I tu na waszych ekranach w tej chwili oczywiście materiał będzie podlinkowany. Koniec z rekordowymi zyskami. Kryzys niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Opisuje tutaj w artykule autor z niemieckich mediów. Ze względu na to, że duże koszty, niemieckie firmy zaczynają zaliczać upadek. I tak jak firma Recaro czy BBS, dla tych, co mają jakieś fajne fury typu Volkswagen czy Audi czy inny Opel, BMW nie lubimy, to oczywiście taki żart. To wiedzą, że BBS to jedna z wiodących firm produkująca alufelgi. Ale o co chodzi? Producenci motoryzacyjni, czyli Volkswageny i inne i tak dalej, zaliczają przepotężne wtopy finansowe. Po pierwsze, poszli w kierunku elektrycznych samochodów, które nie stały się hitem. Druga sprawa, przepotężne koszty produkcji. Dlaczego? Już tłumaczę. Moi drodzy, wszystko, co nas otacza w obecnej chwili, to jest ponad 80%, to są tworzywa sztuczne. A z czego są tworzywa sztuczne? Oczywiście, że z ropy naftowej. No. A ropa naftowa, jak to doskonale wiemy, została ukrócona Niemcom w pewien sposób przez ukraińskich terrorystów, dywersantów. Myślę, że na polecenie Wall Street. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Co spowodowało, że koszty produkcji plastików i tak dalej i różnych rzeczy do samochodów, a tego w samochodzie jest przecież od groma, potężnie wzrosły. Dodatkowo koszty energii, co spowodowało, że niemiecki przemysł motoryzacyjny zalicza wtopę. Tylko co to dla nas, Polaków, może znaczyć? No, na pierwszy rzut oka wszyscy może powinni powiedzieć, no i dobrze im tak. No dobrze i niedobrze. A jak myślicie, które pierwsze zakłady motoryzacyjne niemieckich koncernów pójdą pod młotek? Oczywiście, że w Polsce. I taki Volkswagen, i fabryka baterii do Mercedesów, i wyposażenia do Mercedesów, i komponenty, i takie firmy jak na przykład TRW, która mieści się w Polsce, moi drodzy widzowie, i kilka jeszcze innych przedsiębiorstw branży samochodowej. Osobiście uważam, że tego typu materiały są po to robione, żeby dać taki mandat legitymizacji, że niestety no musimy to zamykać, bo przemysł się kurczy. Mam wrażenie, że ten przemysł nie tyle się kurczy, co chodzi o to, żeby to wygasić, a jak już będziemy w Polsce na takim etapie, jak to powiedział Morawiecki, że pójdziemy zapieprzać za miskę ryżu, to wtedy je po prostu odpalą na nowo. Moi drodzy, nikt nie inwestuje miliardów euro, żeby sobie to tak zamykać. Szczególnie ci, co mieszkają w Poznaniu, doskonale wiedzą, jak fabryka Volkswagena daje zatrudnienie. I inne firmy związane z przemysłem motoryzacyjnym w naszym kraju też, szanowni państwo, rozmieszczone po całym kraju, jakie dają zatrudnienie. Tutaj 2000 ludzi, tutaj 3000 ludzi. Tyle, że ci ludzie zarabiają, te pieniądze wracają, te pieniądze idą do małych sklepów, te pieniądze, wiecie o co chodzi, pieniądz jak jest w ruchu, to zarabia i państwo się bogaci. A tu jest wygaszanie gospodarki. I tak powiedziałem, to, że niemieckie firmy motoryzacyjne ogłaszają, że będą ciąć koszty,
to świadczy tylko o tym, że ciąć koszty będą w Polsce. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Moi drodzy, nie raz wam wspominam, żebyście sobie zaglądali na stronę sejmową, jak również na stronę Parlamentu Europejskiego. Jest tam wiele ciekawych rzeczy. Przejrzymy sobie coś razem. Szczególnie powinno to zainteresować rolników. Moi drodzy, w tej chwili na waszych ekranach jest coś takiego European Parliament Hub News, czyli to jest, gdzie wymieniają się politycy różnymi tweetami, informacjami. I tu jest Bernd Lange, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Niemcy. 2 minuty temu opublikował tweeta. Umowa jest możliwa tylko wtedy, gdy zostanie uzupełniona o wiążące porozumienia dotyczące praw pracowniczych, środowiska i wylesiania. Mamy jednostronne instrumenty EUDR, praca przymusowa, służące do rozwiązywania kwestii zrównoważonej konsumpcji, globalny kontekst rosnącej konkurencji, protekcjonizmu i unilateralizmu. Dziś negocjatorzy spotykają się w Brazylii, chociaż umowa handlowa Unia Europejska-Mercosur może nie być najlepsza w historii, negatywne konsekwencje braku umowy prawdopodobnie znacznie przewyższą ogólny wpływ niedoskonałej umowy. Dlaczego? Umowa stwarza dźwignię i przestrzeń do dialogu również w kwestiach zrównoważonego rozwoju. Miejsce, którego nie zajmie Unia Europejska, zostanie zajęte przez innych. Tylko jeden logiczny wniosek. Konieczne jest angażowanie się w zrównoważone partnerstwa i wspólna ocena wszystkich elementów. Moi drodzy, zobaczmy tą umowę. To prawda, projektów tej umowy nie można jeszcze sobie znaleźć na stronie Parlamentu Europejskiego, natomiast ja tutaj wszedłem na belgijską stronę powiązaną z Mercosurem. Moi drodzy, ja oczywiście to wszystko podlinkuję. Chciałbym, żeby rolnicy się zapoznali z tym, bo to jest materiał cieplutki. Tu są różnego rodzaju takie hasła typu 3 miliardy ludzi nie ma dostępu do zdrowej żywności. No a kto jest temu winny? Teraz badanie na rzecz zrównoważonego rozwoju sektorów ekologicznych. No i tu jest ciekawostka, sobie klikniemy. I tutaj jest napisane badania na rzecz zrównoważonego rozwoju sektorów ekologicznych. Kolegium producentów przeprowadza obecnie ankietę mającą na celu określenie priorytetowych dźwigni działań, które należy uruchomić w Walonii w celu promowania zrównoważonego rozwoju produktów ekologicznych. I ktoś powie, ale co tam Walonia? Moi drodzy, to nie jest przypadek. Jaka jest Belgia na przykład, a jaka jest Polska? Ile jest rolników w Belgii, a ile jest w Polsce? Przecież testy nie robi się na potężnych ilościach, prawda? Tylko robi się na małej grupie wybranej. No właśnie. Zwracajcie uwagę na tego typu media. Ja oczywiście podlinkuję, żeby każdy ma chwilę czasu, niech sobie kliknie i niech zobaczy, co oni tam piszą, o czym tam piszą, żeby później nie było zdziwienia. Szanowni moi drodzy, nie byłbym sobą, jakbym oczywiście w raporcie nie dowalił do pieca Ukrainie. W tej chwili na waszych ekranach jest Dmytro Kuleba, ten oszołom, który porównywał akcję Wisła do rzezi wołyńskiej, chciał to po prostu tak zbagatelizować, ale co się stało, że się posypało? Minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleba zostanie odwołany. Ukraińskie media powołują się na źródła w ekipie Zełenskiego. Cytuję. Piszą, że trwa ustalanie kandydata na to stanowisko. Najbardziej prawdopodobnym następcą jest pierwszy wiceminister spraw zagranicznych Andriy Sibiga. Ukraina może też otrzymać zaproszenie do NATO przed kolejnym szczytem sojuszu w Holandii w 2025. Tak powiedział Kuleba w rozmowie z CNN. Dotychczasowy szef ukraińskiego MSZ zauważył, że nie chodzi tu o gwarantowanie członkostwa, ale o wyeliminowanie niepewności co do przyszłej współpracy z NATO. Zwróćcie uwagę, on sobie już w klapie nawet tu Ukrainę i Unię Europejską wbił, ale nie w tym rzecz. Jego ostatnie wypowiedzi na scenie politycznej Europy, jak i również tutaj w Polsce, no powiem szczerze, musiały dowalić do pieca. No i stało się to, co się stało. Natomiast ja osobiście uważam nie to za jakoś satysfakcjonujące, bo nikt tych jego słów nie próbował sprostować, natomiast wydaje mi się, że to jest takie pudrowanie trupa, bo jak on już był raz u władzy, no to przecież nie pójdzie do kąta. Nie będzie tylko głównym.
ale będzie szarą eminencją, tak to widzę. Natomiast zobaczymy, jak odczytają to politycy w naszym kraju. Uważam, że będą się bardzo cieszyć, a to jest tylko po prostu teatr dla idiotów. Moi drodzy, i zostajemy jeszcze przy Ukrainie, ale w wersji niemieckiej. Ja wam tego materiału nie puszczę, choćby z racji tego, że mam szacunek dla waszych uszu i język niemiecki niekoniecznie nam dobrze działa na ten zmysł. Natomiast ja wam powiem, co powiedział Tino Chrupalla. To jest szef, współprzewodniczący Alternatywy dla Niemiec. Stanowczo stwierdzamy, przestańcie dostarczać broń Ukrainie. 30 miliardów euro, co za głupota. Żądamy od Rosji szerokiego miksu źródeł energii, węgla, energii atomowej, gazu. To zapewni nam dobre samopoczucie i bezpieczeństwo. W przypadku Nord Stream Niemcy zostały zaatakowane przez Ukrainę, a nasza infrastruktura zniszczona. Moi drodzy, nawet tego nie komentuję. Nic dodać, nic ująć. Ale to jeszcze nie koniec o Ukrainie, bo w tej chwili, moi drodzy, na waszych ekranach materiał z Forbesa. Napisane w lutym było 31 Abramsów między rosyjskimi siłami a Pokrowskiem. Dzisiaj może jest połowa z nich. I o co chodzi? Kijowscy analitycy twierdzą, że walki o miasto Krasnoarmiejsk rozpoczną się za kilka tygodni i szybko się zakończą kontratakiem sił ukraińskich. Ale felietonista Dawid Akse troszeczkę te tematy rozjaśnił. Jak chcecie kontratakować? W okolicy nie macie wystarczającej liczby żołnierzy, aby się bronić, nie mówiąc już o ataku. Tak powiedział Dawid Akse, felietonista Forbesa. Moi drodzy, dla jasności, to wszystko, co jest robione, to jest po to, żeby drenować kasę z kogo można. Bo Ameryka już naprawdę ma pusty portfel i robi wszystko, żeby zniszczyć Europę. Takie jest moje zdanie, taka jest moja subiektywna opinia. Rozmawiamy sobie o Ukrainie, no to trzeba wspomnieć również i o Polsce w tym kontekście. Pamiętacie, z kilka dni temu Sikorski wyraził się, że należałoby się zastanowić, aby polskie systemy przeciwlotnicze ostrzeliwały lub zwalczały cele nad Ukrainą, cele rosyjskie. No i powiem szczerze, Financial Times tutaj zacytował polityków amerykańskich. Powiem tak, zacytuję mojego kolegę, nie podam imienia. Sikorski dostał spyty w czoło. Co jest tu napisane? Sojusz szanuje suwerenne prawo sojuszników do zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, ale zawsze konsultuje się w przypadku niebezpiecznych decyzji. Tak powiedział zastępca sekretarza generalnego NATO Mircea Geona. Dodał, że państwa bloku muszą za wszelką cenę unikać eskalacji, pomimo tak zwanej konieczności wspierania Ukrainy. Panie Sikorski, kim pan jesteś? Właśnie. Szafujesz sobie życiem Polaków, próbujesz zaangażować Polaków do wojny. Nawet twoi amerykańscy przyjaciele mają cię głęboko tam, gdzie słońce nie dochodzi. Taka sytuacja. A jak sobie rozmawiamy o wojnie i o Amerykanach, no to chciałem wam pokazać jeden filmik, bardzo krótki. Tak, moi drodzy, to co widzieliście, to jest miasto Izmir w Turcji. Doszło do masowych protestów, a uczestnicy protestu domagają się wydalenia amerykańskiego okrętu wojennego, który w dniu wczorajszym zacumował w porcie tego miasta. Okręt desantowy USS Wasp, należący do Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, przybył do Izmiru, a jego marynarze padli ofiarą licznych ataków podczas spaceru po mieście. I to jest najdelikatniejszy filmik, który wam mogę pokazać, jak gorąco przez Turków Amerykanie zostali przyjęci. Moi drodzy, ale żeby nie było tak smutno, na zakończenie programu oczywiście suchar. Jak najbardziej a propos.
Przychodzi Jasiu do taty i pyta: tato, co to jest polityka? Polityka, synku, to jest kapitalizm. Ja jestem kapitalizm, bo ja zarabiam. Twoja mama to rząd, bo rządzi pieniędzmi. Dziadek to jest jak związki zawodowe, bo on nic nie robi. Nasza pomoc domowa to jest klasa robotnicza, no bo ona sprząta i pracuje dla nas. Ty, synku, jesteś ludem, tworzysz społeczeństwo, a twój młodszy braciszek to jest przyszłość. Tato, ja to się z tym prześpię, może zrozumiem. Jasio poszedł spać, ale w nocy budzi go płacz małego brata, który zrobił kubkę w pieluszkę. Jasio poszedł do pokoju po mamę, ale nie mógł jej dobudzić, więc poszedł do pokoju pomocy domowej. Wchodzi, a pokojówka zajęta tatą, a przez okno podgląda dziadek. Jasia nikt nie zauważył, bo szybko wyszedł, wrócił do swojego pokoju, uspokoił braciszka i poszedł spać. Rano Jasio wstał i zszedł na dół. Tato mówi do niego: no i co, Jasiu, wiesz już, co to jest polityka? Tak, tatusiu, wiem. Kapitalizm wykorzystuje klasę robotniczą. Związki zawodowe się temu przyglądają, podczas gdy rząd śpi. Lud, czyli społeczeństwo, jest ignorowany, a przyszłość leży w gównie. To jest polityka, tatusiu. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy materiał. Komu się podobało, standardowo poproszę o lajka, pamiętajcie o subku i oczywiście o dzwoneczku. I pamiętajcie, że w tym tygodniu również będą ciekawe live'y. Zapraszam i życzę dobrego dnia.